Cześć, jestem Marcin i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ale przed właśnie filmem, przed tematem filmu, łapcie Arta od Majonez, serdecznie pozdrawiam, narysowała mniej więcej mój kanał w skrócie, więc no, jestem bardzo wdzięczny. Jak zwykle jej arty piękne, nie wiem, czy to już mówiłem, czy nie. Nie wiem, jest późno, ale nieważne, ja to wolę już. No, nagrywać, więc dziękuję serdecznie za Arta i pozdrawiam. Przed obejrzeniem tego filmu wpadnijcie koniecznie na poprzedni odcinek, tak, który był o kukiełce czy marionetce, kto jak woli mówić, ja wolę kukiełka, nieważne, po prostu wbijajcie i miłego oglądania, a my teraz zaczynamy z tym filmem. A jeśli pytacie, dlaczego Balloon Boy, tutaj widzicie, przed wami jest odpowiedź. Balloon Boy jest najbardziej znienawidzoną postacią w całym FNAF-ie. I tak, ja należę właśnie do tych ludzi, którzy nienawidzą tą postać. Balloon Boya widać tylko w dwóch miejscach na kamerze. I to są miejsca pokój zabawy i nasza lewa wentylacja. Wszystkie postacie we FNAF Worldzie zostali zrobione na nowo, tak wiecie, żeby byli bardziej słodko. I to wszystkie postacie są bardziej słodkie. Poza Nightmare Balloon Boyem. Do tego jest jeszcze napis. Niektóre rzeczy nie potrafią być słodkie. Ludzie kiedyś myśleli, że Balloon Boy jest halucynacją, ponieważ no tak naprawdę nie atakuje nas, Fungi o nim nigdy nie wspomina i no nie wiem, dlaczego tak ludzie myśleli, po prostu sobie myśleli, że Balloon Boy jest halucynacją, ale na szczęście to zostało szybko obalone i to dzięki minigierce ukrytej, minigierce we FNAF-ie 3 oraz to, że w FNAF-ie 3 Balloon Boy jest w pudełku zepsutymi toy animatronikami. W minigierkach z FNAF-a 4 możemy spotkać oto takiego chłopca, który przypomina wyglądem bardzo Balloon Boya. Nie wiem, czy ktoś zauważył, ale we FNAF-ie jest strasznie dużo nawiązań do balonów. Nie wiem czemu. Może to jest coś wspólnego z Balloon Boyem, a może tak po prostu, bo Scott lubi balony. Balloon Boy jest pierwszą postacią we FNAF-ie, która posiada modłu głosu. Hello. Nie wiem jak wy, ale ja nigdy nie zapomnę tego szatańskiego głosu. Balloon Boy, jak już wejdzie do pokoju, to z niego nie wyjdzie i będzie stał i wydawał z siebie głosy, które przed chwilą słyszeliście, zamiast nas po prostu zabić, czego po prostu nie potrafi. Na szczęście Foxy wszystko załatwia za niego. Jeden z Paper Palsów przypomina bardzo swoim wyglądem Balloon Boya, więc mamy tutaj Shadow Freddy'ego, Shadow Boniego i Balloon Boya. Trochę podejrzane, dziwne, czy to ma coś wspólnego z historią? Nie wiem, może coś się dowiemy na temat tych Paper Palsów, ale na razie nic nie wiemy. Fungi wspomina o wszystkich animatronikach, o kukiełce, o old animatronikach, o wszystkich animatronikach, poza Balloon Boyem. Prawdopodobnie jest to tak, bo myśli, że on jest tylko dekoracją, która się nie potrafi ruszać, a jednak jakimś cudem do nas dąży i nam blokuje światła. Poza Balloon Boyem istnieją też dwie żeńskie wersje Balloon Boya. Jedna z nich to JJ, dobrze znana nam jako Balloon Girl, a druga to jest Didi. Didi jest również bardzo ciekawą postacią i bardzo nam nieznaną. Myślę, że Scott powinien trochę
rozwinąć fabułę Didi, bo naprawdę ciekawa postać i tak naprawdę to nic o niej nie wiemy. Dobrze, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Wpadnijcie na Discorda i Instagrama, oczywiście link w opisie, i zostawcie lajka, suba, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, i napiszcie jakiś komentarz, nie wiem, jak chcecie. Więc ja już nic nie mam do powiedzenia. Trzymajcie się, pa, cześć, pa.